W 1945 roku Polska znalazła się w orbicie wpływów Związku Radzieckiego. Miało to rozliczne konsekwencje, wśród których rewolucja własnościowa była jedną z najważniejszych. Odtąd to władza decydowała o gospodarce, również miejskiej. Łódź uchodziła za miasto, które nie wymaga większych inwestycji, gdyż nie zostało mocno zniszczone w czasie II wojny światowej. Nie da się więc porównać inwestycji łódzkich z innymi miastami, a jednak nowa władza chciała przekonać do siebie łodzian. W ramach prób zaszczepienia socrealizmu na lokalnym gruncie powstał szereg osiedli mieszkaniowych, głównie na najbardziej zaniedbanych Bałutach i Starym Mieście, gdzie w czasie wojny Niemcy stworzyli getto dla Żydów. Ten zdegradowany teren postanowiono zrewitalizować, używając współczesnego słowa, i udało się to z dużym sukcesem. Pomimo licznej krytyki, osiedla te wpisują się w miasto i obecnie są częściowo pod ochroną konserwatorską. Szybko postarano się też o ukończenie wodociągu, prowadzącego wodę z Pilicy dla miasta. Niczym jednak nie można usprawiedliwić likwidacji dawnego cmentarza żydowskiego przy ulicy Wesołej, na którym postawiono blok mieszkalny i poprowadzono dwupasmową drogę północ-południe. Nie udało się stworzyć reprezentacyjnego placu przy skrzyżowaniu ulic Piotrkowskiej i Piłsudskiego, wtedy Stalina, który to projekt rozważano w latach 50. Sytuację zmieniły plany zagospodarowania przestrzennego z lat 60. Były przeniesieniem na grunt łódzki zapisów Karty Ateńskiej, czyli manifestu modernistów ogłoszonego jeszcze w latach 30. W jej myśl pozostawiono centrum samemu sobie, być może do przyszłej rozbiórki, a na obrzeżach rozpoczęto budowę wielkich osiedli z prefabrykowanych elementów. Dąbrowa i Teofilów miały też swoje strefy przemysłowe. Takie wydzielenie stref było również zgodne z modernizmem, tak samo jak osiowe trakty komunikacyjne i drugorzędne potraktowanie połączenia z centrum, co mieszkańcy odczuwają do dziś. Realizacja największych inwestycji okresu PRL w Łodzi przypadła na lata 70. Sęk w tym, że w 1972 roku wyburzono w amerykańskim St. Louis całe osiedle bloków mieszkalnych Prud Ego. To wydarzenie uznaje się za symboliczny koniec modernizmu. Łódź budowała wtedy osiedla na zewnątrz, a w centrum powstała śródmiejska dzielnica mieszkaniowa. 8 mega szaf zbudowano w technologii słupowo-płytowej, a ich monumentalne formy wciąż dominują nad Śródmieściem. By je wznieść, rozebrano dziesiątki budynków, a nielicznych już właścicieli wywłaszczono. Śródmiejskiej dzielnicy mieszkaniowej towarzyszyły obiekty biurowe i handlowe. Można tu zauważyć modernistyczne strefy w śródmiejskiej skali. Biurowce i pawilony są w użyciu do dziś. Dlaczego zdecydowano się na taką inwestycję? Uważano, że Śródmieście potrzebuje wieżowców, by zaświadczyły o wielkomiejskości. Oto więc wielkomiejskie centrum, wzniesione na gruzach XIX-wiecznych kamienic i w sąsiedztwie tych, które przetrwały. Budowie mega szaf towarzyszyła wielka inwestycja drogowa, trasa WZ. Miała usprawnić komunikację publiczną i indywidualną na osi wschód-zachód, a docelowo połączyć powstające osiedle Retkinia z osiedlem Widzew. Na linii trasy znalazł się też dworzec Łódź-Kaliska. Na potrzeby budowy trasy wyburzono znaczne części zabudowy ulicy Piotrkowskiej i Głównej. Priorytet uzyskał ruch samochodowy, a piesi zostali zmuszeni do korzystania z przejść podziemnych. Taki stan rzeczy trwał aż do 2016 roku, gdy gruntownie przebudowano trasę. Władze PRL stworzyły więc nowe centrum Łodzi, przecinające reprezentacyjną ulicę Piotrkowską. Faktycznie łódzki Manhattan zdominował oblicze tej części miasta. Była to jednak wielkomiejskość nieco na siłę. Bo czy o wielkości miasta naprawdę świadczy wysokość budynków i szerokość ulic?